dobry. Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj profesor Wiesław Godzic, medioznawca, znawca kultury popularnej i przede wszystkim ostatnio autor książki, która o tej popkulturze, kulturze masowej opowiada, czyli książki Kuba i inni, czyli Twarze i maski popkultury. Ci inni są ważni, tak. Tak, ci inni są ważni. Część mówi, że to o Kubie książka, nie chwani Kuby, no jest to, nie sądzą. Jest tak. To książka, można powiedzieć, o antropologiczna, o kulturze masowej. Zanim zaczniemy mówić o książce, to ja bym chciała przywołać wydarzenie sprzed kilku dni, kiedy wstałam rano, włączyłam TVN24 i jako główna wiadomość zobaczyłam, że Angelina Jolie poddała się zabiegowi amputacji piersi. Wsiadam do samochodu, żeby odwieźć syna do szkoły, włączyłam Radio Tok FM, poranne rozmowy o polityce, o czym rozmawiano, o amputacji piersi Angeliny Jolie. I my też rozmawiamy o amputacji. Wyszłam na inne portale, było to samo. Dlaczego tak zajmują nas sprawy, no właściwie intymne, sprawy, które powinny być schowane, a my tutaj ekscytujemy się amputacją piersi gwiazdy, chociaż wiemy, że z przyczyny czasami dużo znacznie bardziej, bo to była amputacja taka profilaktyczna, jest to dramat tysięcy kobiet i nie jest to tematem, a kiedy to staje się z gwiazdą. No właśnie, dlatego że jest to dramatem bardzo wielu kobiet i że to jest ciągle wstydliwe, w ogóle sprawa nowotworu jest wstydliwa, tak jakby człowiek zarabiał na ten nowotwór, no chociaż czasem są takie przypadki. I my zastanawiamy się, czy rzeczywiście jest to ważne, czy powinniśmy się schować, czy też nie. Jeśli natomiast słyszymy, że nawet tak wielcy, choć odlegli, nawet tak bogaci, do których w ogóle nie mamy dostępu, też chorują na tą przypadłość, też są zwyczajnymi śmiertelnikami chorymi, no to jest nam jakoś fajniej. To znaczy jesteśmy razem, tworzy się, ja bym nie lekceważył tego, takie pojęcie no, wspólnoty duchowej. Ona też, my ona też. Ona też, ja rozumiem, że tutaj to zjawisko identyfikacji następuje, tylko dla mnie jest właśnie ciekawsze to, że to się nie pokazuje powiedzmy na portalach kobiecych, że to się nie pokazuje, może pewno też się pokaże w kobiecych pismach, ale że zajmują się tym programy informacyjno-polityczne. To z kolei ja uważam za błąd, to znaczy mnie się nie podoba ten brak rozeznania w zakresie treści tabloidowych o różnej skali, tylko wydaje mi się, no, ja to nawet badałem, no, okazuje się, że właściwie ta poprzeczka ustawiona i przez TVN, i przez Polsat, i przez publiczną jest taka poprzeczka porowata. Jak coś ma dotyczyć właśnie znanej aktorki, no to dajemy do serwisu. A możemy się umówić, że o takich sprawach nie mówimy, znajdziemy lepsze kwestie, no bo my po otrzymaniu tej informacji oczywiście jesteśmy bliżsi wszystkim ludziom, ale tak nic nie możemy zrobić. Ja chciałbym, żeby newsy mnie jednak do działania mobilizowały, żeby mi mówiły, że jest jakiś głód, że coś można zrobić, ktoś się tam źle zachował. Ja na przykład mam taki duży fragment o tym, jakie są w istocie newsy. To jest badanie z jednego dnia, ale bardzo wielu newsów i okazuje się, ja potwierdzam takie badania Brytyjczyka z 1992 roku, że wcale nie jesteśmy globalni, jesteśmy przerażająco lokalni. Tak więc jeśli księżniczka żadna nie spadnie z konia, to tak naprawdę jesteśmy zamknięci w tych swoich i obszarach, i w swoich państwach, bo nawet Europa nie ma niczego wspólnego. Więc nie mówmy o globalności, ani o glokalności, czyli tym połączeniu globalnego. To jest przerażająca lokalność, która czasem wybija się na globalność, no właśnie, czyli gdy coś Makruchanowska. Się stanie.
Globalna wioska. Wioska, tylko tych wiosek jest dużo i one udają, że mają połączenie ze sobą. Tak naprawdę to te tamtamy biją w taki sposób, W różnych wspólnotach nie wszyscy rozumieją ten sam rytm. No ale ty o czym powiedziałeś, że wszyscy chcą się dowiedzieć, to ja tutaj się odwołam do cytatu, z którego skorzystałeś już przy pierwszym rozdziale, jako właściwie motto pierwszego rozdziału. Jest to z profesora Baumana. Cytat, w kulturze społeczeństwa konsumpcyjnego chodzi przede wszystkim o to, by zapominać, a nie po to, żeby uczyć się nowych rzeczy. Ja polemizuję z Baumanem, bo to jest tak, że za pierwszym razem mówisz, o rzeczywiście, coś fantastycznego, takie odwrócenie, zapominać, a nie uczyć się, za dużo się nauczyliśmy, zapomnijmy to wszystko. Ale teraz mnie się wydaje, że to, co w nas tkwi, co w dzieciństwie jest, mówię, wiem do kogo mówię, do autorki książki, która próbuje dystansować się wobec dzieciństwa. Otóż uważam, że w tobie to tkwi. To dzieciństwo jest, nie wymarzy się tego, musiałeś to powiedzieć, to jest ważne. I tak jest z tą lokalnością, globalnością, tak jest z tym naszym wnętrzem, które czasem aktywuje się. Pomagają temu wszystkiemu celebryci, ale to nie jest tak, że oni są inwazją barbarzyńców. Ja bym powiedział, że oni są tym, nawet nie papierkiem lakmusowym, ale tym ciepłem, które może nas nie ogrzać, ale przemienić w coś innego. Tak, ale teraz możesz powiedzieć, że jesteś właściwie głównym winowajcą tego, że słowo celebryta, które jeszcze kilkanaście lat temu kojarzyło się z czymś prestiżowym, teraz stało się czymś obciachowym. Po swojej książce znani z tego, że są znani. I teraz celebryci bardzo się bronią, żeby nie nazwać ich celebrytami. No tak, to jest. Pani Giętka z Polityki pierwsza użyła tego określenia, ale ja w sposób taki sukcesywny w 2007 roku rzeczywiście gdzieś to jest zapisane. Ja myślałem bardziej wtedy o celebrytach w przeciwieństwie do gwiazd, więc gwiazdy są okej, gwiazdy są niedostępne, a tu nagle mamy takiego chłopaka, który mógłby być z naszego podwórka i jemu się udało. On poszedł na skróty, ma straszną kasę, a niespecjalnie jest mądrzejszy ode mnie, więc dlaczego? Cierpiał w dzieciństwie, tak. Wiśniewski. Tak. Więc taki rodzaj zawiści tkwił w tym wszystkim, ale no, też się zmieniło coś od 2007 roku. Nie mówiliśmy tak dużo o paparazzich. W tej chwili mamy fobię na temat paparazzich, bo gwiazdy ich nie cierpią, ale oczywiście używają. Nie cierpią, ale i kochają. Więc już od tego momentu sporo się zmieniło, ale jedno się nie zmieniło. Naszej władzy, naszego takiego myślenia potocznego, spojrzenie na celebrytów jest ciągle jak na taki plankton, jak na takie coś, czego mogłoby nie być, coś nieistotnego. No, nieprawda. U nas nie ma właśnie badań nad celebrytami. Znaczy, ja je znam, są bardzo takie nieliczne, ułamkowe. Gdy w tym czasie dostaję książkę o systemie celebryckim we Francji, w Chinach, w Rosji nawet. Inna rzecz, że to Amerykanie zrobili Rosjanom te badania. Ale coś się dzieje. Powstają świetne czasopisma, Celebrity Studies. No, jest to zjawisko. Jest to zjawisko i my się wszyscy, no, większość z nas się interesuje i pudelkami, i tymi losami. Wstydzimy się tego i ja wiem, że po dzisiejszej naszej rozmowie będzie ileś wpisów takich, a co nas czym to obchodzi? Czym tym się zajmujesz i w ogóle co to za profesor, który się zajmuje celebrytami? Więc może przejdźmy od razu do kogoś, kto jest tak osobą nieoczywistą jako celebryta, no czyli boski Kuba Bóg, który występuje u Ciebie w książce, można powiedzieć, jak Bóg Kuba w trzech postaciach, bo z jednej strony to jest Ham, z drugiej strony to jest słoń w składzie celebrytów, a z drugiej strony też społeczno-polityczny antycelebryta. No taki jest Kuba. Ja się Kubą zająłem, nie znając go zupełnie.
ładnie, ktoś mi powiedział, to była biała znajomość, czyli wyłącznie interesuje mnie obraz. Jak białe małżeństwo. Tak, jak białe małżeństwo, nie będzie konsumpcji. I wydawało mi się, że to jest no, piekielnie ważna postać, jeśli tego faceta, który nie chce być autorytetem, bardzo wiele środowisk, młodzieży uznaje za autorytet. Jeśli facet robi wszystko, skandalizuje, żeby nie być celebrytą, a oczywiście wchodzi w pewne ścieżki celebryckie, więc jest taki celebryta, nie celebryta, no to pogadajmy o nim, co on chce, dlaczego tak się zachowuje. Otóż my nie gadamy o tym, bo ja zbadałem no, całe piśmiennictwo, jakie w dwóch sezonach było i tak naprawdę na prawie 2000 wpisów, jakichkolwiek, gdziekolwiek, było 5-6 poważnych tekstów, znaczy tekstów dłuższych, tekstów, które na ogół były wszystkie negatywne, ale które próbowały jakoś ująć istotę rzeczy. I to jesteśmy w tym niesamowitym klinczu, bo lewica, ta taka lewica obyczajowa uważa, że no, Kuba pracuje na ich korzyść. Prawica oczywiście jest jego zaciętym wrogiem, ale... Tak, i z wzajemnością. Lewica uznaje, że nie należy pisać, no bo przecież to jest nasz człowiek o nim. Natomiast prawica mówi, no po co pisać, przecież taki idiota. W związku z tym o Kubie się nie pisze, gdy tymczasem no, na Facebooku dudni, no, na ogół negatywna opinia. Mnie zaskoczyło to, że można jednocześnie uznawać faceta za autorytet, jednocześnie kierować do niego tak dużo negatywnych opinii, więc chciałam rozszyfrować ten No, ale fenomen. Też ten fenomen polega na tym, że Kuba kilka razy, a szczególnie wtedy, kiedy ta feralna audycja o Ukrainkach się odbywała, no właściwie spotkała się z wielką krytyką, już pojawiały się Kuba Wojewódzki skończony, a Kubie się wszystko właściwie wybacza. Wcześniej była Kupa Kuby, jak ja Kupa, to nazwałam, tak. Czyli Raczkowski, sprawa tak. Flag w psich odchodach. Ja to analizuję i mnie się wydaje, że no, to jest jeden z elementów dzisiejszej popkultury. To znaczy celebryci są po to, żeby testować. Testować tabu, powiedzieć ile można, czy jechać po bandzie, czy tak można. Skąd będziemy wiedzieć, czy można to zrobić, jeśli tego najpierw nie zrobimy, prawda? Jeśli celebryci za nas tego nie zrobią. Ja jestem troszkę takim papierkiem lakmusowym. No, w zakresie Ukrainek ja chcę widzieć tę sprawę w bardzo szerokim kontekście. Mówię, że przeszarżowali, ale nie tak, jak się wszystkim wydaje. W zakresie Kupy wydaje mi się, że wszystko jest w porządku. I do czego dochodzimy? Oto celebryci nam organizują dyskusje na temat wartości. Jakie są, jak się zmieniają? Jak się zmieniają? Ale z drugiej strony tak, Kuba jest osobą, która tak oscyluje na granicy skandalu, ale jest to jego działanie zamierzone. Natomiast patrzę sobie, że dzieją się takie rzeczy, że osoby powszechnie szanowane, uznawane na pewno nie za skandaliczne, nagle zaczynają wypływać troszkę z takiego niebytu kultury masowej. Tak jak tutaj przykład Joanna Szybkowska, która no, była, jest świetną, znaną aktorką, no ale właściwie wszyscy zaczęli o niej pisać najpierw, kiedy pokazała gołą pupę na przedstawieniu Lupy, natomiast potem, kiedy wypowiedziała się na temat lobby homoseksualnego w teatrze. I ten skandal właściwie ją przywrócił do takiego życia, jakie powiedzmy miała w latach 70., kiedy była czołową twarzą wszystkich teatrów, telewizji. Skandal właściwie powrócił życia. Już ja nie mówię o pani, która nazwała papieża znanym słowem wypisywanym na murze. To tworzy w jakiś sposób postaci. Czy też wskrzesza? Ja tam właśnie staram się pisać o nowym pojęciu skandalu. Myśmy zdewaluowali to pojęcie i ja nawet użyłem określenia, że ono się sprostytuowało. Dlatego, że dawniej no, coś było skandalem, prawda? Czyli były normy, odstępstwo od tych norm, jakieś spektakularne. W tej chwili
codziennie wszystkie gazety, wszystkie media poszukują skandali. Ten skandal nam tak oklapł właściwie. Nie ma skandalu, trudno powiedzieć o nim, czy by miał jakąś taką wagę, no bo skandal musi czemuś służyć. Nagle stwierdzamy, że jakieś jakości nie działają, zmieniamy je na inne. To, o czym mówiłaś, jest bardzo ważne, ale to chyba było skrajnie emocjonalne. Skrajnie emocjonalne, ja chciałam powiedzieć co innego. To nie było wymyślone. To nie było wymyślone, ale ja bym powiedziała, że to nie jest, bo powiedzmy tak jak wymyślone są skandale Dody i kiedy ona przychodzi na pokaz mody z gołą pupą. Scenariusz skandalu. Tak, z gołą pupą, to ma to zupełnie inny wymiar niż wtedy, kiedy to jest osoba, kobieta dojrzała, szanowana i ona robi jakąś rzecz, to jest to, zupełnie ma inny wymiar. No ale wyobraźmy sobie, że to jest osoba, która tak w niej w środku buzowało, ona tak się nie zgadza na wiele rzeczy i wreszcie znalazła ujście. Ja też bym to cenił, pod warunkiem, że uznam to za naturalne. Akurat chyba ja nie chcę tego w ogóle, ja w ogóle tak. Tego nie oceniam, tylko że jak niestety nie pamięta się o tym, że ktoś jest fantastycznym aktorem, a tylko wystarczy, że właśnie powie coś i, ja staje, chciałbym, się, żeby właśnie i staje się wrogiem publicznym. Była tak? Zastąpiona jedno no właśnie, drugim, bo tak. To są według mnie jednak środki działania postaci no, publicznie znanych. W ogóle nasza scena publiczna jest taka zbyt uładzona. No, jeśli studentka na ostatniej konferencji pyta mnie, czy to coś złego, że ona czyta kolorową prasę i te z takim zażenowaniem mówi, bo ona lubi to robić, znajduje tam przyjemność, więc odpowiadam jej no, chyba rozsądnie. To, że to robisz, nie jest złe. To gdybyś robiła to wyłącznie, to znaczy innej prasy nie czytała, nie było konfrontacji, to by było coś niedobrego. I ja czytam większość tej prasy, przeglądam i to śmiertelnie nudzi, śmieszy na ogół, bo to jest źle zrobione, ale to jest no, w miarę takie profesjonalne, na pewno nie emocjonalne podejście, ale rozumiem ludzi, dla których to może być światem i teraz chciałbym, żeby ten świat nie był deprecjonowany. Nie ma co mówić tym ludziom, jesteś głupi, bo czytasz kolorowe gazety, tylko zdobądźmy się na to i powiedzmy, słuchaj, a tu jest gazeta mniej kolorowa, spróbuj się przesiąść na nią, pogadajmy, czym one się różnią. No, tak się musimy zachowywać, bo inaczej zginiemy w tym świecie. A czy żyjemy w kulturze kiczu? Bo pomyślałam sobie, że taki właściwie kiczu i to takiego podwójnego, właśnie na dwóch biegunach tego kiczu. Czyli z jednej strony mamy świat wystrojony, świat wymalowany, świat wybotoksowany, a z drugiej strony pokazujemy rzeczy, które są straszne, przerażające. I właściwie coś, co jest pomiędzy, to właściwie znika. Straszne, ale naturalne, tak? Myślisz straszne, naturalne, nie, myślę o obrazach. Wiem, obciętych rączek. Obciętych rączek. Ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, w którym w świecie było radio i była telewizja, chyba tylko jeden program telewizyjny. Były to lata 60., początek lat 70. i bardzo często to w telewizji. Niemożliwe. Sądziłem, tak, że to niedawno było. Tak. I wtedy pamiętam, że bardzo często w telewizji pokazywali zdjęcia, filmy dotyczące Auschwitz, dotyczące wojny i to pamiętam, że też albo ja też byłam... Spalony Wietnam, ale myślę, że większe jeszcze wrażenie robił to Auschwitz, ponieważ no to, że to była Polska i stosy ciał wychudzonych przerażające. I też pamiętam, że kiedy to widziałam po raz pierwszy, to było dla mnie jakimś szokiem. Natomiast potem właściwie odbywało się to w ten sposób, że kiedy siadałam do obiadu i babcia oglądała telewizję i ja jadłam i oglądałam te widoki. I my się już wtedy przyzwyczajaliśmy, ale nie do pomyślenia było to, co się odbyło, to, że na przykład egzekucja, tak? Egzekucja Husajna, która się odbywa już właściwie nie tyle wyreżyserowana, ale jest to nie służy, to już jest tylko nabijanie głowy na pal średniowieczne, prawda? Czy też pokazanie śmierci Kaddafiego i innych takich przypadków. To ja mówię o tym kiczu przerażającym. Tak, myśmy się bardzo posunęli od tego określenia związanego z estetyką, że kicz jest rakiem na zdrowym ciele sztuki, prawda? Jest czymś niestosownym, ale w sztuce. Oczywiście do naszych zachowań.
czyli nasz stosunek do świata może być kiczowaty. Ja myślę sobie, że teraz już nie można zrobić porządnego kiczu, dlatego że ten kicz zawsze może mieć ramę ja robię kicz. Jak Almodóvar robi swoje filmy, no to ja wiem doskonale, że one są kiczowate, ale jest to świadomość tego kiczu daleko posunięta, reżyser nam daje to do zrozumienia, no to wtedy to nie jest kicz oczywiście, ale to jest facet, który mówi, uwaga, tu może być kicz, patrz, świat jest kiczowaty, ale ja dałem sobie z nim radę, bo ja pokazuję ten świat w sposób kiczowaty. Myślę, że to pojęcie już chyba odchodzi, jest takie mniej ważne, no, świadomość kiczowata. Nieustannie spotykam rzeczy, idę ulicą i widzę niestosowne reklamy, to znaczy źle ułożone, niedbające o siebie, o wystrój pełny. Ale to jest, ja ale się to tam jest, źle czuję. Ty się źle czujesz, a powiedz, jak ty się czułeś z tym, kiedy oglądałeś ciągnący się przez kilka tygodni serial w roli głównej z Katarzyną Figurą. Najpierw w magazynie Viva, a potem w programie u Tomasza Lisa. Ja miałam wrażenie, że uczestniczę w jakimś spektaklu, bardzo dramatycznym spektaklu z mężem Katem jako niewidocznym kimś i z butelką w szafie też schowaną przed publicznością. Że to może być zupełnie inaczej. No, to jest to, ale czy nie przekraczamy w dziennikarstwie też pewnego, dziennikarstwo powinno się opierać na prawdzie, znaczy, a nie na spektaklu. Ja bym tak bardzo krótko powiedział, że gdyby nie było przyzwolenia na to głównej osoby, to ja bym powiedział, no, tabloidowa rzecz. Nadużycie. Nadużycie. Natomiast to, że ona jak gdyby podsycała to, na pewno godziła się na to, występowała, to jest kiczem, który ktoś nam świadomie wciska. Nie? Ktoś jest przekazicielem tego monstrualnego kiczu, ale rozpoznajemy to. No, a kicz rozpoznany przestaje nim być. No, jest nieefektywny. Więc w tym sensie... trzeba dużo wiedzieć, bo trzeba wiedzieć, że to mogą być drugie dna, prawda? Że osoba przedstawiana jako najlepsza może być najgorsza i odwrotnie. No ale tu jest taka konwergencja mediów wtedy działa, prawda? Media skądinąd dołączają takie informacje, my sami musimy to sklejać. No więc na to pytanie, czy to jest kicz, to ja odpowiem... Chyba z dzisiejszej perspektywy miało to takie znamiona kiczu. To chciało być kiczem, ale kicz rozszyfrowany przestaje nim być. Przestaje nim być. Powróćmy do książki Kuby i tutaj cytatu z samego Kuby Wojewódzkiego, który miał powiedzieć, dla mnie popularność jest narzędziem, a nie celem. No cóż, wreszcie muszę powiedzieć, że go poznałem i wręczyłem mu książkę i to było bardzo miłe dla mnie spotkanie, bo ja wobec Kuby ciągle miałem walczyły we mnie dwie postawy. Jedna, że jest to bałwan, który chce grać poważnego człowieka, a druga, że poważny, głęboki człowiek, który czasem gra bałwana i takiego klauna, bo taką sobie rolę przyjął. I o ile nie byłem pewny, to teraz wydaje mi się, że wiem, że jest to poważny i głęboki facet. Użyłeś wtedy, bo byłam na waszym spotkaniu, użyłeś wtedy sformułowania, zastanawiałam się, czy pan jest błaznem, a teraz wiem, że jest pan stańczykiem. No to jest poważny błazen i rola błazna jest w ogóle tutaj bardzo ważna. Ja patrzę na to z taką troską, bo myślę właśnie o przyszłości. O przyszłości, bo jest tutaj rozdział, który zaczyna się, ma tytuł, czy też podtytuł... Kuba Rules, czy prawdziwy koniec Kuby. No cóż, no to muszę rozszyfrować, że widzę dwie odnogi, dwie możliwości
Nie sądzę, żeby przyjął którąkolwiek z nich. Na tym polega pewnego rodzaju dramat. Jedna noga to jest, ja to nazywałem bez maski, to znaczy pójdzie w taką stronę, którą ty zaczęłaś, ale oczywiście wcześniej Irena Dziedzic. Nic być tak. Może. W każdym razie poważnej rozmowy, gdzie są dwie osoby, jedna jest ciekawa sądów, drugiej nie przerywają sobie, ja panu nie przerywałem, tak. Nie przerywają, do czegoś chce się dojść, ludzie słuchają, dlatego, że istota jest nie w ufryzowaniu, tylko że tu jest gdzieś, w tych słowach, że są rozmaite racje. A druga droga to jest droga osoby, którą podobno ceni, czyli Jakubiaka, internetowego show, tak. 20M kwadrat. Takiego show, który jest jakimś pomysłem, ale to jest esencja jednak tabloidyzmu, mnóstwo gwiazd tam przychodzi, które otrzymują pytania. Te pytania w moim przekonaniu nie tworzą jakiejś całości, nie zmierzają do niczego. Od takie pytania jak kule karabinowe. No i to się jakoś kończy. Ja wiem, to się, chce się zobaczyć Dodę, jak będzie się zachowywała w tym miejscu, natomiast nie chce się chyba słuchać tej Dody, bo ona natychmiast wie, że ma się jakoś dziwacznie zachować. No, przypomina mi to takie pierwsze pomysły na telewizję, gdy ludzie przychodzili jako publiczność do telewizji w latach 50., 60. i zachowywali się tam niestosownie. Znaczy, nawet próbowali się bić, przepychać na pytanie, dlaczego to robicie. No bo wydaje nam się, że taka powinna być telewizja, że tak się ludzie mają zachowywać. Więc znów wydaje mi się, że oni się zachowują tak, bo wiedzą, że się od nich czegoś oczekuje. Ja tu niczego nie oczekuję, my rozmawiamy. Mm-hmm. To powiedziałeś o właśnie tym wizerunku i zaraz sobie przypomniałam, że w jednym z ostatnich numerów Gali na okładce jest właśnie Doda i jest wywiad z nią. I w tym wywiadzie bardzo mi się spodobało, jak ona w taki właśnie, no nie uciekając w zabawy typu jestem elfem, wychodzę na balkon i zamawiam deszcz, czy też wręcz przeciwnie. A nie aktorką Zanussiego? Nie, tak, nie, ale mówi o jakimś tam tym dramacie rodzinnym, który nastąpił tym pojawieniem się tej siostry. No wiadomo, że to dla rodziny jest jakimś trudnym przejściem. Bardzo mi się podobała tutaj jej taka postawa osoby, która jest bardzo lojalna w stosunku do rodziców. I była to poważna rozmowa. Ona tutaj mówiła o swoich prawdziwych emocjach, własną piersią zasłaniała rodziców. Pominijmy tutaj już sprawę tej siostry i nie rozstrzygajmy tego. Natomiast dla mnie ogromnym dysonansem było to, że przy poważnym wywiadzie dotyczącym poważnej jest Doda, która ma stylizację i zdjęcia, które są już tak fantazyjne, tak przestylizowane, że ten obrazek właściwie neguje wszystko to, co te wszystkie poważne słowa, które to paszły. I my rzeczywiście, ten obraz stał się znacznie bardziej ważny niż przekaz, niż dźwięk. Wiesz, do czego zaczynamy dochodzić, ale to albo się nadaje na puentę, albo coś bardzo smutnego, że mianowicie może okazać się, iż mamy zupełnie w porządku celebrytów. To znaczy takich na światowym poziomie, takich, których chcemy lubić. Tylko, że a grupa dziennikarzy, którzy zajmują się celebrytami, albo tych, którzy nienawidzą celebrytów, nie dorośli do swojej roli. I otóż mamy zupełnie nietrafne oceny, nie dość, że właśnie tak jak w tym przypadku, nietrafne scenografie, jak gdyby włożenie poważnej rzeczy w niepoważne stroje. Jednym słowem, jesteśmy w takim zapętleniu, że celebryci są ok, ale ci, którzy mają nas informować o tym, że oni są ok, albo że oni są poważnym zjawiskiem, praktycznie nie istnieją, albo wstydzą się tego powiedzieć. Więc tu ja zwracam się do branży dziennikarskiej. Nie lekceważcie celebrytów. To jest
bardzo poważne społeczne zjawisko. No i to będziemy na pewno bardzo krytykowani za takie stwierdzenie. Powróćmy do kwestii wyglądu. Również w swojej książce piszesz o tym wydarzeniu z chińskimi dziewczynkami, które występowały i śpiewały, były pokazane w telewizji, gdzie jedna z nich była bardzo ładna, natomiast słabo śpiewała, natomiast druga nie posiadała aż takiej urody, natomiast miała świetny głos i świetnie śpiewała. I że na ekranie widzimy ładny obrazek ładnej dziewczynki, natomiast śpiewa druga, co od razu nam mamy wrażenie, że śpiewa właśnie ta ładna. Nie dajemy prawa brzydoty, żeby brzydota zaistniała samymi swoimi kompetencjami. Chociaż przeczy temu przypadek tej Angielki, gospodyni domowej, grubej, która występuje. Tak. Boyle, tak. Co ciekawsze, to jest sprawa kulturowa, dlatego że żadna z tych dziewczynek zdaje się nie miała za złe, że tak się właśnie stało. No, czymś normalnym jest, że ładne, czy też czy to, my możemy jest... wiedzieć, czy w Chinach ktoś coś miał na złe albo nie? No, to jest dobre pytanie. W każdym razie komentatorzy chińscy mówią, że tak jest, ale to się nie dzieje tylko w Chinach, tylko to jest fenomen deszczowej piosenki, bo tam w scenie tytułowej, jak pamiętasz, jest gwiazda, która nie umie śpiewać, pochodzi z poprzedniej epoki i za nią śpiewa taka chórzystka, Debbie Reynolds, wspaniałe otwarcie, pokazanie, że nie brzydula, ale właśnie ładna, tylko bez dojścia do władzy jest na drugim planie. Ty wiesz, że istnieje trzeci plan? Znaczy, była jeszcze Betty Noyes, która śpiewała faktycznie, bo ta, która grała tę, która śpiewa ładnie, nie śpiewała tak ładnie, jak powinna. Więc to są... Żyjemy w fantastycznym świecie popkultury, w którym może być mnóstwo zasłon. Mnóstwo zasłon, ale tak jak rozmawialiśmy tutaj przed chwilą, przed programem, powiedziałam, że zjawisko jest stare jak świat. Cała historia Cyrano de Bergerac, czyli mężczyzny mądrego, posiadającego umiejętności poetyckie, który ma tylko za duży nos i kocha się w swojej kuzynce dalekiej. Operacji nie było. Było plastycznych operacji i ona zakochuje się w Christianie, z tego się pamiętam na imię. On pisze listy, Cyrano de Bergerac pisze listy w imieniu innego mężczyzny i ona zakochuje się w obrazie, w twarzy. Zakochuje się we wnętrzu, właśnie mówiliśmy, wnętrze ze wnętrze. Ale zakochuje się, tworzy się z tego całość i myślę, że no tak było i kiedyś. My wierzymy, że gwiazdy mają zewnętrze, no bo nam ono się podoba. Moim staraniem jest to, żeby uwierzyć choć przez chwilę, że mogą mieć kawałek wnętrza. I to wnętrze może być ciekawe, bo tym wnętrzem są nasze pragnienia, nasze chęci. No choć przez chwilę nie, zaszalenia. Tak jak mówię, moim marzeniem jest posiadanie klaty pana Ibisa, ale cieszę się, że jestem sobą. Ja myślę, że to jest dobra puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę, bardzo a wszystkich dziękuję. Państwa zachęcam do komentowania. Tak naprawdę, czy celebryci nam są potrzebni, czy ich lubimy, czy nienawidzimy, albo których lubimy, a których nie akceptujemy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Thank you.